Wojtek Zatobią, debiut w pierwszym zespole pod Beskidzia, no i debiut udany, ale trzeba przyznać, że drużyna Świtu trochę ci pracy przysporzyła. No to prawda, no spodziewaliśmy się tego po nich, zwłaszcza, że wyeliminowali wcześniejsze drużyny też pierwszoligowe. No to cieszymy się z tego zwycięstwa, a też dużo pracy miałem. No szkoda, że nie udało się nam zagrać na zero, ale cieszy jeszcze bardziej to, że udało się nam przejść do dalszego etapu. Właśnie, w tym dalszym etapie będzie czekać drużyna bardziej prestiżowa, bo drużyna z Ekstraklasy, jeszcze nie wiemy, czy Śląsk, czy Arka, no ale na pewno trzeba będzie się bardziej postarać. Na pewno, no cieszymy się z tego, że będzie to jakiś atrakcyjny dla nas rywal, w końcu z Ekstraklasy i jak najbardziej też będziemy czekali na ten mecz, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że no, teraz jest najbliższy mecz z Tomilem i teraz na nim się mamy skupiać. No to jeszcze kilka słów o meczu. Jak pracowało ci się z kolegami z drużyny? No bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, twój pierwszy oficjalny mecz. No to prawda, był to pierwszy mój oficjalny mecz, ale też już z chłopakami wcześniej się zgraliśmy. Też byliśmy już jestem jakiś czas, już na obozie się zgraliśmy, już wcześniej na treningach. Też mi łatwiej było, bo też miałem dwóch kolegów z poprzedniej drużyny z Zagłębia Sosnowiec, to jeszcze łatwiej było, także nie było problemów z jakąś współpracą. W szatni po meczu chyba poza wynikiem też cieszyliście się na pewno z tego, że wreszcie padły bramki z gry, prawda? To prawda, no trzeba przyznać, że nie mogliśmy strzelić tych bramek, zwłaszcza w poprzednim meczu, gdzie mieliśmy no, bardzo dużo okazji, ale no, w końcu zaczęło wpadać i oby tak dalej było w następnych meczach.